Cześć! Dzisiaj zrobimy beat w stylu I Love It, Kanye'ego Westa i Lil Pumpa. Intro! Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Beats i kłaniam się. Niezwykle nisko witając was w kolejnym odcinku serii. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy tworzyć beat w stylu Kanye'ego Westa i Lil Pumpa utworu I Love It. Powiem wam szczerze, że wpadł mi w ucho. Beat jest ekstremalnie prosty, więc podejrzewam, że to będzie jeden z krótszych odcinków Self-Made Beats w ogóle. Ale zobaczymy w praktyce, jak to wyjdzie, ponieważ jest tam mało ścieżek. Niemniej beat jest bardzo ciekawy, jest na tyle wciągający i poprzez główną melodię wokalu można powiedzieć, że nie nudzi się, mimo że też nie trwa zbyt długo, bo łącznie tam poniżej około 3 minut, tak mi się wydaje przynajmniej. No i dzisiaj spróbujemy sobie odtworzyć coś w podobnym klimacie, opierając się głównie na perkusji linii basowej, ponieważ więcej ścieżek tak naprawdę w tym utworze nie ma, poza wokalem oczywiście. Także cóż, moi drodzy, przejdźmy może na pulpit i zobaczmy, z czym będziemy dzisiaj działać. Tak jak widzimy, no, mamy tutaj kilka ścieżek raptem, nie jest ich zbyt wiele. Zacznijmy od tego, że działamy w tempie 104 BPM-ów, więc to jest takie fajne, współczesne, hip-hopowe tempo, gdzie faktycznie można się też do tego troszeczkę pobujać, więc znakomicie się to będzie sprawdzać jako utwór popowy, notabene. No i mamy, moi drodzy, kilka ścieżek. Przede wszystkim mamy trzy ścieżki kicka, posłuchajmy. To jest ścieżka numer 1, dalej mamy, słuchajcie, ścieżkę kolejną, ścieżka numer 2. Troszeczkę głębsza. Ścieżka numer 3. No i tutaj znowu mamy ten punch, który będzie próbował pomóc się temu kickowi przebić. Koniec końców mamy clap. Elektroniczny, prosty clap. Do tego snap. I to jest też bardzo charakterystyczne, ponieważ w tym utworze zastosowano layer, czyli zastosowano dwa takie sample, które zostały połączone w jedno uderzenie i tak samo zrobimy dzisiaj. Mamy do tego tamburyn. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ w tym utworze właśnie albo shaker, albo tamburyn został użyty, nie było tam jako tako hi-hatu, albo został on tak przerobiony w miksie, że brzmiał jak zupełnie coś innego. No i mamy bas. Moi drodzy, bas to jest biblioteka Direct Wave, bezpośrednio z FL Studio. Jeżeli nie wiecie, gdzie jej szukać, to już wam pokazuję. Zmniejszmy sobie to. Folder Packs, Instruments, Bass. I to jest biblioteka, moi drodzy, Acoustic, czyli ta. Przeciągacie ją bezpośrednio na Channel Rack i ona zaczyna działać. Możecie sobie tworzyć linię basową, więc dzisiaj zostajemy, jeżeli chodzi przynajmniej o instrumentarium w tym natywnym środowisku FL Studio. No i to jest właściwie wszystko, z czym będziemy dzisiaj działać, a zatem możemy swobodnie przechodzić do sekcji rytmicznej. Sekcja rytmiczna, czyli tak naprawdę sztandarowa i główna sekcja tego utworu, poza nią mamy jedynie bas, który w zasadzie też można by poniekąd do tej sekcji rytmicznej wrzucić, zaliczyć. Natomiast dzisiaj postaramy się stworzyć pętlę takiej perkusji, która no będzie w miarę bujająca już sama w sobie, a zatem może przejdźmy do rzeczy. Moi drodzy, zaczniemy sobie od klapa, bo to jest zdecydowanie najprostsza ścieżka. Ona będzie uderzać tylko i wyłącznie w tych miejscach, które zaznaczam w tym momencie. Moglibyśmy ją nieco urozmaicić, ale trzymamy się już tego punktu wyjściowego, utworu referencyjnego, tak to nazwijmy. No i teraz, moi drodzy, do tego dodajemy sobie kick, być może na razie na jednej ścieżce, tak będzie zdecydowanie szybciej. Pozwólcie, że ja sobie będę zerkał troszeczkę na ściągawkę, bo w ten sposób myślę, że przejdziemy przez to dużo, dużo wygodniej. Dalej, moi drodzy, przejdziemy sobie na kolejne takty już powoli. Zakończymy tylko pętlę w tym miejscu. Tu, ależ jestem dzisiaj, słuchajcie, mało dyskretny, ale myślę, że to się opłaci, bo odwzorujemy dokładnie to, co chciałem uzyskać pierwotnie i to jest na pewno in plus. No i tu już dużo nie zostało, raptem dwa uderzenia i w ten sposób powinno brzmieć to tak, jak chcę. Posłuchajmy. Postaramy się nieco na etapie miksu zabrudzić ten kick i zobaczymy, jak to wyjdzie. No w każdym razie ten szkielet perkusji już mamy. Teraz przechodzimy sobie do pianorola i spróbujemy zaprogramować sobie tamburyn. Ja na sam początek zejdę nim troszeczkę, jeżeli chodzi o tonację, żeby on był spiczowany lekko w dół. No i zaczniemy tutaj układać, moi drodzy, coś, co będzie miało jakieś sensowne, bujające brzmienie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie.
No mniej więcej coś takiego, powiedzmy. Brzmi to całkiem przyjemnie. Całkiem fajnie. No i tutaj spróbujmy sobie jeszcze zaprogramować jakieś fajne właśnie bujające parametry, jeżeli chodzi o velocity, więc zmienność, można powiedzieć, siły natężenia dźwięku, głośności tego dźwięku. No i teraz może was zaskoczę, ale tak naprawdę gdyby nie te główne elementy perkusji, to cała pętla mogłaby mieć jeden takt. Mniej więcej coś takiego. Na etapie miksu oczywiście też troszeczkę ściszymy ten tamburyn. Chociaż ja już sobie pozwoliłem zrobić to w tym momencie. I tak naprawdę, moi drodzy, to jest sekcja rytmiczna. To tyle. Lecimy do kompozycji. No i pozostał nam, moi drodzy, tylko i wyłącznie bas w etapie kompozycji. Jedna ścieżka, jedna jedyna ścieżka, która poza wokalem buduje ten utwór, jeżeli chodzi o warstwę, powiedzmy, tę muzyczną warstwę stricte. No i cóż, moi drodzy, spróbujemy sobie ją jakoś tutaj odwzorować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja sobie wejdę na pianorola, pozwolę sobie go powiększyć nieco, żeby nam było łatwiej pracować. No i cóż, moi drodzy, zacznijmy. Troszeczkę będziemy musieli ją podgłośnić. Dajcie mi chwilkę, niech ja zerknę, co tu się dzieje, dlaczego to nie brzmi tak, jak chciałem. Okej, okay, mamy winowajce, jedna nuta była za krótka, jak się okazuje, więc w tym momencie wracamy na właściwe tory, moi drodzy, i spróbujmy sobie coś tutaj jeszcze podziałać. No i tak naprawdę to jest cała ścieżka basu, moi drodzy. Prawda, że proste, i to jest cała konstrukcja tego bitu. Tam się pojawiały jeszcze gdzieś, gdzieniegdzie jakieś wstawki, rimshoty i tak dalej, ale to są już smaczki. Natomiast ten szkielet, rdzeń, mamy tutaj. I to jest mniej więcej to, co chciałem dzisiaj, słuchajcie, uzyskać na etapie tak naprawdę komponowania, składania tego utworu. A zatem, moi drodzy, możemy przejść do omówienia miksu. No dobrze, moi drodzy, a zatem przyszedł czas na omówienie tego, co stało się na etapie miksu. Ja to oczywiście zrobiłem poza nagraniem, poza kamerą, tak żebyście nie musieli się ze mną tutaj nudzić, więc miks omówimy sobie na szybko, co tutaj się stało i dlaczego tak, a nie inaczej. Na początek zwróćcie uwagę, jak są porozkładane akcenty, jeżeli chodzi o, moi drodzy, panoramowanie oraz poziomy głośności. Tutaj więcej sygnału z mono puściłem w kiku, za chwilkę o tym sobie opowiemy więcej, natomiast jeszcze na chwilkę wejdziemy sobie do ścieżki tamburyna, ponieważ ona zdaje się, że uległa lekkiej zmianie, niewielkiej kosmetycznej, przesunięcie pewnych akcentów, jeżeli chodzi o poziomy głośności, i to w zasadzie, tyle, jeżeli o to, moi drodzy, chodzi. I ważna rzecz, też zerknijcie sobie na to, bo to może też wiele wyjaśnić, ponieważ w tym utworze niewiele się dzieje, jeżeli chodzi o ścieżki, niewiele można było podziałać z panoramą. Żeby to jakoś zrównoważyć, trzeba było wykorzystać jedyny element, który tak naprawdę ma uzasadnienie ku temu, żeby krążyć z jednego głośnika do drugiego, a był nim tamburyn, i tym samym troszeczkę go spanoramowałem z poziomu samego pianorola, tak żeby poszczególne nuty pojawiały się po różnych stronach panoramy. No i tutaj, moi drodzy, co zostało zrobione? Tak jak mówiłem, poziomy głośności, rozłożenie, jeżeli chodzi o panoramę, to tylko i wyłącznie klap oraz snap zostały troszeczkę odsunięte w przeciwne strony po to, żeby faktycznie troszeczkę poszerzyć obraz tego brzmienia. No i, moi drodzy, zaczynamy sobie omawiać, co tutaj się stało. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kick, wprowadziłem tylko i wyłącznie korekcję, żeby dostosować pomiędzy sobą te warstwy na tyle, żeby ze sobą nie kolidowały, ale za to uzupełniały się jako wspólne, spójne brzmienie stopy. Natomiast na grupie kicka zostało wprowadzonych parę istotnych rzeczy, czyli przede wszystkim wtyczka Bark of Dog 2, która jest tutaj zastosowany preset, zdaje się, że nie zerknę, Kick Thumper, która mocno podbija niskie częstotliwości w kiku, stąd on będzie brzmiał troszeczkę masywniej. Dalej jest Wave Shaper, żeby go zabrudzić, tak jak to było w oryginalnym utworze. Jest on dosyć mocno ustawiony,
Lekko zmniejszyłem poziom zmiksowania, no i uzyskujemy taki troszeczkę brud w tym samplu. Dalej jest oczywiście korekcja. Ściąłem troszeczkę tych wyższych częstotliwości po to, żeby tego brudu nie było aż za nadto. Natomiast i tak myślę, że będzie go dosyć przyjemnie słychać. Dalej, moi drodzy, mamy klap. Tutaj ponownie tylko i wyłącznie korekcja z podbiciem troszeczkę niższego środka po to, żeby troszeczkę wypełnić te częstotliwości, bo generalnie w tym utworze ich brakowało. Dalej mamy snap, z którym nie robiłem tak naprawdę nic, bo wydaje mi się, że brzmi dobrze. Tutaj mamy ozone imager, żeby troszeczkę jeszcze poszerzyć i wypełnić przestrzeń stereo tego utworu, więc poszerzyłem tutaj klap. Dalej mamy tamburyn, wprowadzona korekcja bardzo, bardzo prosty sposób, no i perkusja, na której tak naprawdę już nie stosowałem żadnej kompresji, ponieważ wydaje mi się, że nie będzie miała tutaj większego zastosowania. No i moi drodzy, bas, gdzie zadziało się tak naprawdę najwięcej, bo musiało się zadziać najwięcej. W pierwszej kolejności oczywiście korekcja, żeby wstępnie wprowadzić zmiany. Dalej guitar rig i co ciekawe, zastosowany jest tutaj preset. Bardzo lubię presety z guitar riga, basowy, który się zdaje się, że nazywa, moment, niech ja sobie zerknę. To jest chyba Picked Bass 3, jeżeli się nie mylę, więc... Tak rzecz wygląda. Dalej jest wprowadzony oczywiście przesterz, żeby jeszcze dodatkowo wzmocnić te niższe wyższe częstotliwości, bo w zasadzie więcej tych wyższych harmonicznych wytworzyć, stąd zastosowanie Waveshapera, no i Fruity Parametric EQ, ponieważ mimo wszystko w wyższych partiach tego utworu jest za mało energii, stąd troszeczkę podbiłem bas, który można powiedzieć, że jest dosyć twardy w brzmieniu, mimo tego, że ma sporo low-endu i... Wydaje mi się, że to jakoś tam się uzupełnia. Do tego mamy limiter, który jest sformatowany w trybie sidechain. I tak jak widzicie, on wycisza się zaledwie odrobinę przy uderzeniu kika, ale też nie chodziło mi o to, żeby całkowicie go zdusić, ponieważ ma on fajny transient i szkoda byłoby to stracić. Na sekcji rytmicznej również nie ma żadnych efektów jako na grupie. No i to jest w zasadzie, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o mix. Do tego mamy jeszcze tylko dwa efekty masteringowe, czyli Soothy, który generalnie czyści cały mix, lekko usuwając rezonanse i nieprzyjemne częstotliwości, i Ozone Elements po to, żeby wypchnąć częstotliwości, właściwie wypchnąć, zgłośnić cały ten utwór pod kątem odsłuchu na YouTubie. I to jest właściwie tyle. Plus oczywiście wyrównany balans za pomocą korektora, balans częstotliwości w całym utworze. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o mix, także możemy swobodnie przechodzić do etapu aranżacji. Nadszedł czas na to, aby zaaranżować ten utwór, a jak doskonale wiecie, tutaj za dużo pracy nie będzie, ponieważ w tym utworze też nie za wiele się dzieje i nie mamy zbyt wielu możliwości operowania dźwiękiem i poszczególnymi ścieżkami, ale w prostocie siła, jak to mówią, i tak jak ten utwór to potwierdza, no to już ja bardziej nie mogę tego zaakcentować, także bierzmy się do pracy. Tak jak widzicie, mamy już tutaj wszystko gotowe na naszej playliście i swobodnie możemy zaczynać proces aranżacyjny. Zaczniemy sobie oczywiście od basu, który również wchodzi jako pierwszy w oryginalnym utworze, i zobaczymy, jak to sobie zabrzmi. Ja też nie ukrywam, że nie jestem do końca zadowolony z tego ostatecznego brzmienia tego bitu. Mógłby on zabrzmieć troszeczkę lepiej, no ale już w tym momencie nie będę tego poprawiał, natomiast możecie zrobić to wy, ponieważ projekt z tego odcinka znajdziecie w opisie do tego filmu, także zachęcam do zejścia i pobrania całej sesji po to, żeby jeszcze móc coś tam pokombinować. Także cóż, moi drodzy, bierzmy się do pracy. Zaczniemy oczywiście od basu, tak jak mówiłem, posłuchajmy, jak to brzmi. Tak naprawdę, moi drodzy, ja nie mam pomysłu, co tutaj można by było więcej zrobić. Nie mam pomysłu, ponieważ jest to tak prosty beat, który opiera się w dużej mierze i w zasadzie wyłącznie na wokalu i zresztą bardzo też przyjemnej w słuchaniu melodii. Także moglibyśmy tylko się pokusić o jakieś wejście, chociaż tego wejścia też oryginalnie tutaj nie było.
No ale już zróbmy to, żebyśmy mieli chociaż czyste sumienie. Co ciekawe, też nie za bardzo możemy usunąć stąd bas, ponieważ jak usuniemy bas, to stracimy główną melodię i melodię bitu, nie? Oczywiście tutaj mam to na myśli. Także tak to wygląda, słuchajcie. No jest to ekstremalnie prosta produkcja. Aż dziw bierze, że stała się takim hitem. Ale to, moi drodzy, tylko i wyłącznie pokazuje, że nie można tworzyć zbyt skomplikowanych rzeczy, jeżeli chce się stworzyć hit. I tyle wam powiem. Okej. Zaszalejmy i dodajmy jeszcze coś. Mniej więcej w tym miejscu. Słuchajcie, ja nie mam pomysłu na więcej. Jak dla mnie jest to mniej więcej gotowy szkielet tego, co mogłem zrobić w odcinku. Jeżeli chcecie go rozwinąć, to oczywiście możecie, bo tak jak wspominałem, projekt z tego odcinka znajdziecie w opisie do tego filmu. A z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uczestnictwo w kolejnym odcinku Selfmade Beats, w którym robiliśmy utwór w stylu I Love It Kanye'ego Westa i Lil Pumpa. Mam nadzieję, że w jakiś sposób będziecie w stanie się czegoś z tego nauczyć i wykorzystać projekt z tego odcinka, który znajdziecie w opisie, tak jak podkreślam już wielokrotnie. Ja jestem Bonifacy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli znajdziecie chwilkę, to możecie wpaść do mnie na inne media społecznościowe, takie jak Facebook, SoundCloud i Instagram. Linki oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu, tak jak i w opisie do tego filmu znajdziecie również link do naszej grupy facebookowej Selfmade Beats, gdzie rozwijamy się wzajemnie, pomagamy sobie tworzyć coraz lepszą muzykę, oceniamy swoje utwory, także jest to fajne miejsce do tego, żeby zacząć swoją przygodę lub kontynuować, jeżeli już jesteście na jakimś wyższym poziomie. Także zachęcam bardzo serdecznie do dołączania i angażowania się po prostu w życie tej społeczności, bo myślę, że po prostu po ludzku warto. Puszczę wam za chwilkę ten beat dwukrotnie, tak żebyście jeszcze mogli się z nim osłuchać i podjąć konkretne kroki. A póki co żegnam się z wami i do przyszłego tygodnia, do czwartku o godzinie 20, gdzie spotkamy się, mam nadzieję, na Selfmade Beats Live. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.